Witam Was tutaj, cześć Czernoż i zapraszam Was już na kolejny, po trochę przerwie, w sumie nie wiem, podatnik z City Skylines PlayStation 4 i ogólnie na różnych systemach, PlayStation 4, Xbox, Nintendo, na wszystkich powinno działać tutaj, co dzisiaj będę Wam pokazywać. No i tak, czym dzisiaj się zajmę? Zajmę się tym, co jest, wszystkie sobie tutaj budują stadion, tego typu obiekty, gdzie chcielibyśmy taki mieć wielki parking pod nimi. Zmagają się z tym problemem bez grając, bez modów. Czyli na PlayStation 4 i Xboxie takich modów, chyba z tego co pamiętam, nie ma. Chociaż na Xboxie może jest. Tak czy siak, na PlayStation 4 nie ma modów, a niektórzy po prostu nie lubią grać z modami. I jak możemy obejść ten system, jak możemy grać z parkingami, które wyglądają jak duże rejony. Są dwie metody. Pierwsza metoda jest dosyć nudna, czyli po prostu budujemy sobie najszerszą ulicę, bez oczywiście ścieżek. I mamy tutaj w teorii parking. Możemy sobie ją postawić, tutaj kolejną. O, sobie to zrobimy w ten sposób. Tutaj jedna, tu jest druga. Tutaj na przykładu byłaby trzecia uliczka, gdzieś w tym rejonie. I proszę bardzo, to jest wersja taka zwykła, podstawowa, jaką każdy bez jakichkolwiek dodatków może zrobić. Oczywiście usuniemy tutaj sygnalizację świetlną, bo ona nam tutaj jest kompletnie zbędna. No i w teorii to wygląda jak parking. Jeszcze, żeby to ładnie wyglądało, możemy tutaj sobie dorzucić jakieś chodniczki, żeby nasze te rejony wszędzie wyglądały, tam ewentualnie drzewka. No i w teorii jest to realny, faktycznie funkcjonalny parking, ale bądźmy szczerzy, to nie wygląda tak, prawdziwy parking. Możemy na szczęście to wybudować w Skylinesach bez jakichś dużych problemów. Jedyne, co potrzebujecie, to dodatek Green Cities do City Skylines. I wtedy już wszystko się da zrobić. Oczywiście możecie tam dokupić jeszcze pozostałe dodatki, takie jak, no nie wiem, na przykład Park Life, żeby ładnie podbić chodniczki, ale ja na przykład w tym rejonie zrobiłem przejścia podziemne, co jest o wiele lepszym rozwiązaniem. No i tak, jak możemy zrobić parkingi? Bo to jest dosyć ważne. Parkingi możemy zbudować w bardzo prosty sposób, tak jak powiedziałem, tylko z Green Cities. To jest jeden z atutów, żeby kupić ten dodatek, który dużo nie dodaje. Po pierwsze, musimy znaleźć sobie na jakiś obszar, w którym chcielibyśmy coś wybudować, prawda? No ja na przykład wybrałem, że chciałbym parking tutaj, tutaj, tu, tu, tu i tu. Oczywiście, jak widzicie, w niektórych rejonach już mam faktycznie parkingi, no ale po kolei. Co trzeba zrobić, żeby najpierw stworzyć? Po pierwsze, wyznaczyć dzielnicę, tak jak ja tutaj mam wyznaczoną dzielnicę. Wyznaczymy nad rejonem całego parkingu naszą dzielnicę. Następnie, a właściwie na dzielnicę, nadajemy specjalny przepis, a mianowicie handel, wsparcie dla produktów ekologicznych oraz lokalnych. W ten sposób na pewno będą się tutaj budować tylko parki. Następnie parkingi. Następnie zaznaczamy naszym tutaj, najlepiej to jest właśnie wybierz po prostu kwadraty prostokąte o wymiarach 2x4, czyli łącznie 8 kratek w następujący sposób. No i oczywiście musimy mieć też popyt na handel. I to zaznaczamy handlem, tutaj tym większym, on tutaj się dokładnie, rejon handlowy o dużym zagęszczeniu i my sobie tutaj wyznaczamy. No i teraz nie pozostaje nam nic innego jak czekać. Oczywiście te przerwy, które tutaj zrobiłem pomiędzy nimi, one później będą zapełnione. Ale teraz wam pokażę jak. Po pierwsze czekamy, aż tam tutaj się wbudują obiekty, które się nazywają, już wam mówię jak. Znajdujemy sobie, w sensie tak, jest tutaj w tym koncepcie, buduje się parę różnych budynków, które wyglądają podobnie jak parkingi i można zostawić. Na przykład ja sobie tutaj ten zostawiłem, tutaj herbaty ograniczone, bo dosyć ładnie wygląda. Ale kompletny parking taki jak ten, jak widzimy, głównie ma stację do ładowania samochodów elektrycznych. Tym się akurat nie przejmujemy, bo i tak będą tutaj 6 miejsc dla zwykłych samochodów. Natomiast co jest najważniejsze, to jest to, że tak to się ten budynek nazywa stacja ładowania Edison. I teraz we wszystkich obiektach, które tu będą się budowały, jak taki znajdziemy, jak znajdziemy właśnie naszą tutaj stację ładowania Edison, która w specyficzny sposób się buduje, dlatego ja już część budynku po prostu wyburzam od razu, jak widzę, będziemy mogli ją postawić. Tutaj na przykład jest za mały obszar betonowy, to wygląda jak nie to. No i tak, powiem wam tylko w skrócie, co się dzieje, kiedy znajdziemy sobie taką stację ładowania Edison, żeby było wiadome. Jak już taki obiekt nam się zacznie budować i on się wybuduje, to my, broń Boże, go nie wyburzamy, tak jak ja to robię z wszystkim. Tylko najeżdżamy sobie na niego i jak widzimy, tutaj jest napisane stacja ładowania Edison i klikamy ten magiczny przycisk zabytek. Co on nam daje? On nam daje, że ten budynek, nawet jeżeli będzie opuszczony, czy by chciał zmienić swój stan, czy cokolwiek by chciał ze sobą zrobić,
on się nie wyburzy. On będzie cały czas w tej samej formie wyglądać, jak wygląda. To jest ważne. I co jest jeszcze ważniejsze, jeżeli chcielibyście go wyburzyć nawet dowolną rzeczą, to on wam się spyta. Potwierdź to zbiórkę, zamierzasz zniszczyć zabytek. Więc jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie. No i tu jak widzimy, już się parę budynków takich podobnych do parków buduje, ale my oczywiście my chcemy tylko i wyłącznie nasz parking. Więc dalej będziemy czekać. No i tak, co się dzieje, jak to zrobicie? No wygląda to dosyć ładnie w ten sposób, ale o tym za chwilę. Ja tu będę po prostu na żywo wyburzać i budować nasze parkingi, abyśmy mogli to zrobić tak, jakby to wyglądało. Całkiem ładnie. Tylko jedna tutaj ciekawostka, jeszcze powiem, zanim do tego dojdę, że te przejścia podziemne, które tutaj mam, one się łączą pod środku ulicy. Na środku ulicy jest po prostu dojście i wszystkie chodniczki dochodzą do naszego stadionu. Dobrze, ja nie pozostaję tutaj dalej i wyburzam to, bo trochę przede mną pracy tutaj jest, żeby wyburzyć nasze wszystkie inne obiekty niebędące stacją ładowania Edison. O, się nam zapisuje gra. Dobra, lecimy. No i teraz powiem tylko bardzo szybko. To naprawdę długo trwało. Ja nie wiem, czy ja siedziałem przy tym godzinę, dwie, czy dłużej, ale naprawdę chwilę sobie posiedziałem przy tym, żeby wyburzać te budynki, więc musicie mieć naprawdę mocne nerwy i chcieć bardzo wybudować ten parking, żeby on wam tutaj wszedł, bo w przeciwnym razie to wy nie wytrzymacie, a przynajmniej może nie przy tak dużym, chociaż kto to... No i to wszystko będziecie tutaj budować, w tym miejscu, tak, te chodniki. Na parkingi ogólnie co oni tutaj wyglądają. No i teraz, jeżeli mamy już tutaj właśnie w ten sposób poukładane nasze wszystkie parkingi, jak widzicie, jest tutaj ładnie właśnie się budowały, ten, no nie wiem, chyba 20 minut mi się budował. Tak czy siak, teraz możemy się przerzucić na drugą budowę, czyli wszystkie luki zaznaczamy teraz jako jeden rejon handlowy. Jak widzicie, powoli zaczyna nam się tutaj zapełniać i teraz tak samo szukamy tylko i wyłącznie naszych stacji ładowania Edison. W międzyczasie dobudowałem tutaj parking i parki, które poustawiałem, one nie muszą być konkretnie te, które ja poustawiałem, one są tylko po to, żeby podnieść tutaj wartość gruntu i szybciej się zaczęły chcieć budować tutaj rejony. Jak widzimy, tutaj nasze parkingi już całkiem nieźle się też budują. Tutaj jest jeden dłuższy i jak widzicie, one się różnią odległościami tutaj, ponieważ jeden się buduje od jednej strony, drugi się buduje od drugiej strony. I to jest, dlatego takie są tutaj różnice, akurat w tym rejonie stwierdziłem, że coś takiego może mnie interesować. Dobrze, lecimy teraz z tym i to, nie, to nie jest Edison. To nie jest Edison, bo jest złej zabudowy. To też nie jest Edison, bo się źle buduje. No, to teraz chwilę mi to jeszcze zajmie. Budowanie całej reszty. Kierowanie całej reszty, no to też trochę trwało. Chyba krócej niż tamten poprzedni etap, ale może koło godzinki. Tutaj stacje Edison się dowiele częściej pojawiały, chociaż na niektóre miejsca naprawdę długo czekałem. Ale do większości z nich timelapsu nie ma, ponieważ już nie włączałem nagrywania, bo to był zbyt cały czas monotonny, cały czas czekałem ten sam parking. To wiecie, nie ma sensu. Ale efekt, chyba sądzę, że mimo wszystko, jak wcześniej mówiłem, uświęcę środki. No zobaczcie, jaki piękny parking. Może i elektryczny, ale jest i tak multum miejsc dla samochodów zwykłych. Wygląda piękniej, jest funkcjonalny, no i właściwie czego więcej chcieć od tego parkingu. Wygląd jest w teorii najważniejszy, chociaż to, że funkcjonalny jest, też jest naprawdę dosyć dużą zaletą, czego normalnie w większości rzeczy nie mamy. Nawet jeżeli jest z modów, powiadamy, nie wszystkie parkingi działają. To warto brać i ten parking jest na pewno w 100% faktycznie potrzebny miastu. To jest jedna z największych zalet. Bo to są po prostu rejony handlowe. One w teorii tutaj się te elektryczne samochody będą ładować. Jeżeli macie trochę więcej elektryków w mieście, to faktycznie będą się tam pewnie stawiać. Jeżeli ten odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych poradników i innych rzeczy, kliknijcie subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. Jeżeli chcecie być jeszcze bardziej na bieżąco, wejdźcie na serwer na Discordzie, link w opisie. I jeżeli macie jeszcze własne pomysły, to byście chcieli zobaczyć w kolejnym poradniku lub filmiku, napiszcie w komentarzu. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!